140 tysięcy złotych straciła 67-letnia Suwałczanka. Padła ofiarą swej łatwowierności, którą wykorzystali bezwzględni oszuści. O dokonanym przez nich przestępstwie kobieta poinformowała policję we wtorek. Przekazała mundurowym, że po znalezieniu ciekawej oferty inwestycyjnej w internecie odpowiedziała, wysyłając elektroniczny formularz. Wkrótce potem skontaktował się z nią fałszywy konsultant. Zapowiedział, że zadzwoni do niej broker, a dla bezpieczeństwa podał jej 3-literowy kod. Tego samego dnia faktycznie odebrała zapowiadane połączenie. Za namową fałszywego brokera kobieta zainstalowała w komputerze aplikację mającą umożliwić jej rejestrację na platformie. W ten sposób przestępcy uzyskali dostęp do danych potrzebnych do dokonania oszustwa. Droga do jej konta stanęła otworem. Przy okazji zdążyli namówić swą ofiarę do zaciągnięcia pożyczki. Gdy Suwałczanka zobaczyła na swoim koncie kwotę sięgającą niemal 2 milionów złotych, chciała wypłacić zysk. Okazało się jednak, że wbrew temu, co widzi, konto jest puste. Nie tylko nie zarobiła, ale straciła 140 tysięcy. Policja mówi wprost: włącz zdrowy rozsądek, nie instaluj nieznanych ci aplikacji, nie udostępniaj nikomu danych do swego rachunku. Jeśli o tym nie pamiętacie, to złoty interes robią oszuści, a nie wy.